pierwsza miała być, to ludzie przyszli, a filmu nie było. No to taki mi tu koleżka jeden numer wyciął z wytwórni. Przyczaiłem się na gościa po prostu. Dzień dobry, nazywam się Michał Dądzik. Dzisiaj w programie Kadry WFO Lechosław Czołnowski odsłoni nam kulisy akcji artystycznej Konstrukcja w procesie oraz licznych prób uwiecznienia tego przedsięwzięcia na taśmie filmowej. Zapraszam Państwa na rozmowę. Nie były to tak zwane tylko sztuki plastyczne. Myśmy jakby ściągali twórców tak zwanych multimedialnych, którzy jakby są też omnibusami swojej twórczości, nie? Rysiek brał udział w takim, wiesz, wystawie w Anglii, zapomniałem tytuł, czego, Pierre Option, chyba to się nazywało po angielsku. Cholera, trochę czasu minęło, nie? I wrócił do Łodzi i mówi, wiesz, mam taki pomysł. I zaczął pisać do tych, rozumiesz, różnych tam, wiesz, artystów awangardowych w świecie i ci się po prostu odpowiedzieli. No i zaproponowali tą konstrukcję w procesie. Tutaj był budynek pusty, się zrobił, wiesz, to ulica się nazywała wtedy PKWN chyba, wiesz, tutaj blisko szkoły i tam żeśmy z tym jakby ruszyli. No i przyjechało, wiesz, no, sporo ciekawych ludzi. Tym razem film po prostu musi powstać, wiesz, i tak mówię, i ja go robię, nie? Jeszcze mało tego. Najpierw się mówi, nie, wiesz, słuchaj, ja go będę tam robił siłami tymi ludźmi z zachodu. Ja mówię, nie, dosyć tego, po prostu to jest mój problem. I ja po prostu tutaj, wiesz, poszedłem do Godlewskiego, rozmawiałem wtedy z Omoziemską i jakby dostałem, wiesz, zgodę. Mało tego, też na ten film dostałem pieniądze. Poza rozdzielnikiem pojechałem do ministra Dąbrowskiego, który był trzeci dzień ministrem kultury. Przedstawiłem problem, kurczę, i tak dalej. On mówi do mnie, wie pan co, ale jestem trzeci dzień ministrem, po prostu jeszcze nic nie objąłem. Ale dobrze, dostanie pan pieniądze na ten film. Nie wiem jeszcze jaką kwotę. Niech pan zostawi papiery. A też pomogła mi jego sekretarka po prostu, bo mi powiedziała, w jakich godzinach będzie, że jest w Sejmie i tak dalej. Ja zrobiłem, przyczaiłem się na gościa po prostu. Wiesz, w sekretarce bukiet, wiesz, kwiatów potem na biurko przyniosłem. No i dotrzymał słowa po prostu. Ja wtedy, aha, i to był wtedy, ponieważ już się ta transformacja trochę zaczynała, i ja wtedy powiedziałem do Godlewskiego tak, panie dyrektorze, w takim razie produkcja pół na pół, że może ten film robimy pół na pół, że trudno, mówię, no pan daje jak gdyby z tego, pieniądze w końcu ja jako autor wyciągnąłem na tą produkcję, więc jest umowa producencka 50-50. Mam tam umowę w domu, że po prostu my jako Konstrukcja w procesie, jako fundacja też możemy ten film puszczać, jeśli będą zyski, połowę dostaje wytwórnia, nie? I vice versa, nie? No ale potem, wiesz, Godlewskiego też jakby tutaj, wiesz, no pod jakieś, też go stąd, no, wymiksowano z wytwórni. Ten film, Konstrukcja w procesie, Return, tam jest tylko jedna osoba, mówi, znaczy się o filmie po polsku mówi Rysiek Waśko, bo on jest autorem. Ja uznałem, że wiesz, że żadnego krytyka sztuki nie użyje, bo niech powie sam autor, o co mu chodziło, prawda? Idea Konstrukcji w procesie powstała w 1980 roku. Jej istotą jest działanie ludzkie, działanie artysty w kontekście czasu. Elementami decydującymi o charakterze konstrukcji w procesie są bezpośrednie uczestnictwo artysty w procesie, czas i jego miejsce, energia, wibracja, aura oraz czasowa wspólnota. Stąd też żadna z dotychczasowych edycji konstrukcji w procesie nie miała charakteru przeglądu czy też wystawy sztuki, lecz była jakby stawaniem się wraz z czasem lub też inaczej mówiąc zderzaniem się z różnym czasem. W tej całej Zadymie film miał tylko, ja zrobiłem pokaz w Warszawie na Foksalu w klubie dziennikarzy, ale wiesz, ponieważ
Za pierwszym razem kopia nie dotarła do Warszawy. Jak powtórzyłem projekcję, to już nikt nie przyszedł niestety, ale jak pierwsza miała być, to ludzie przyszli, a filmu nie było. No to taki mi tu koleżka jeden numer wyciął z wytwórni. Także kopia nie dojechała już do Warszawy. O czym nie wiedziałem, bo ja kopię mogłem w siatkach zawieźć, bo jechałem rano do Warszawy na tą projekcję. Bo on jest też takim niesamowitym zapisem, już pomijając... I miasta. Tak. Pomijając jakby dokument z tych akcji artystycznych, no to jednak jest tam też Łódź z tego 91 roku. I widać, jak się zmieniła, nie? To jest niesamowite, żeby to też zobaczyć, więc myślę, że warto jako... I też widziałeś, że jest jazda na motorze na początku filmu. Nawiązanie do Europy. Pokazuje miasto. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwonek.